Dobry wieczór. Nazywam się Jakub Górski. Kochani, chcę wam dzisiaj powiedzieć, w sumie przyjeżdżając tutaj nie wiedziałem, co będę mówił, a teraz już wiem, o nieprzebaczeniu. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie potrafi przebaczyć, bądź ty sam nie jesteś w stanie sobie wybaczyć albo komukolwiek, to chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus, On wybaczył tobie wszystko. On wymazał wszystko, cokolwiek w życiu złego zrobiłeś. Przybił to do krzyża i już nigdy więcej ci tego nie wspomni. Jeżeli przyjdziesz do Niego dzisiaj i wyznasz swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, On odpuszcza ci wszystkie grzechy i oczyszcza cię od wszelkiej nieprawości. Nie ma takiego grzechu, którego krew Jezusa Chrystusa nie zmyła. Ofiarą za grzechy jest krew Jezusa. To Jezus złożył swoje ciało i Jego krew odkupiła nas. I dzisiaj, jeżeli masz problem z nieprzebaczeniem, ktoś cię zranił, być może ty kogo zraniłeś, albo popełniłeś coś, o czym nikt nie wie, tylko ty sam. I z tego powodu masz potępienie, które niszczy twoje życie. Nie lubisz samego siebie, nie kochasz samego siebie, a nie możesz okazywać miłości i kochać drugiego człowieka, jeżeli nie kochasz samego siebie. Kochani, ja byłem człowiekiem, który wychowywał się w patologicznej rodzinie. W moim domu od dziecka był alkohol, tata był alkoholikiem, w dodatku kryminalistą, 20 lat przesiedział w różnych więzieniach. W domu były awantury, pijaństwo. Wszelkie zło widziałem od dziecka. W moim sercu rosła nienawiść, nieprzebaczenie, żal. I to wszystko prowadziło mnie do śmierci. O czym wcześniej nie wiedziałem. Żyłem tylko tym, o czym teraz powiedziałem. Miałem w sercu straszne nieprzebaczenie. Nawet miałem myśli, żeby zabić mojego tatę. I w konsekwencji nie potrafiłem mu wybaczyć. Ale chcę wam powiedzieć, że poprosiłem Boga i Bóg pomógł mi wybaczyć. Wybaczyłem mojemu tacie i zostałem uwolniony. I wybaczyłem sobie. I dzisiaj ty możesz wybaczyć. Jezus wybaczył ci wszystko. Nieważne, jakim jesteś człowiekiem. Jest taka przypowieść w Biblii o dłużniku, który był dłużny. Posłał po tego człowieka i przyprowadzili go przed tego króla i on mówi, że kiedy oddasz dług? On mówi, panie, nie mam teraz, ale jeżeli poczekasz chwilę, to wszystko ci spłacę. I on mu darował ten dług. A ten gościu wyszedł stamtąd i spotkał dłużnika, któremu on był dłużny pieniądze. I zaczął go dusić przy ścianie. I mówi, oddaj, co jesteś winien. I tamci ludzie, którzy widzieli, jak ten król go ułaskawił, czy ten gościu, powiedzieli temu królowi, że o tej sytuacji, że ty mu przebaczyłeś, a on, jak wyszedł od ciebie, żądał pieniędzy od kogoś, kto był mu winien. I tak samo jest z Bogiem. Bóg nam wszystko przebaczył. I jeżeli ty nie jesteś w stanie komuś przebaczyć, to właśnie jesteś tym złym człowiekiem, który otrzymał tak wielki dar łaski. Zostałeś ułaskawiony. Wszystko to, co narobiłeś, czyli te życie grzeszne, zostały ci przebaczone i karą za to jest śmierć, bo karą za grzech jest śmierć. Bóg ci to wszystko darował. Jeżeli ty nie jesteś w stanie wybaczyć, to właśnie jesteś takim człowiekiem. Więc przyjmij dzisiaj to przebaczenie. Przyjmij dzisiaj to, że Bóg wszystko ci darował. Jeżeli przyjmiesz to przez wiarę, bo to się przyjmuje przez wiarę, jeżeli przyjmiesz ten dar łaski, ten dar przebaczenia wszystkich twoich grzechów, to będziesz zbawiony. I twoje życie diametralnie się zmieni. Tylko to jest decyzja. Ty musisz podjąć decyzję w swoim sercu. Uwierzyć i podjąć decyzję w swoim sercu.
i podążać za Jezusem, naśladować Go, brać swój krzyż. To jest jedyna droga. Jezus jest jedyną drogą. Są tylko dwie drogi w Biblii, które są opisane tak, że ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I szeroka jest droga i przestronna, szeroka brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. I teraz ty masz wybór. Bóg kładzie przed tobą błogosławieństwo lub przekleństwo. Na tej wąskiej drodze jest błogosławieństwo. Na tej szerokiej jest przekleństwo i ty masz dzisiaj wybór. Bóg daje ci wolną wolę. Ty sam musisz zdecydować, którą drogą chcesz iść. Jezus sam o sobie powiedział, ja jestem droga, ja jestem prawda i ja jestem życie. I jeżeli wchodzisz na tą drogę, to już idziesz tą drogą do końca, aż osiągniesz życie wieczne. Z tej drogi się nie schodzi, z tej drogi się nie wycofuje, z tej drogi się nie zbacza. To jest droga, która prowadzi do życia, na tej drodze jest życie i ta droga prowadzi do życia wiecznego. Każda inna droga, poza tą drogą, o której powiedziałem, którą jest Jezus, prowadzi do śmierci. Ona może wydawać ci się słuszna, ona wydawać może ci się dobra, możesz myśleć, że robisz coś ambitnego, coś dobrego, pomagasz ludziom, ale wszystko to bez Jezusa jest nic nie warte. Wszystko to prowadzi do śmierci. Jest droga, która wydaje się słuszna człowiekowi, ale w konsekwencji prowadzi do śmierci. Więc dzisiaj podejmij decyzję, którą drogą chcesz iść. Ten świat ci proponuje wszystko, co tak naprawdę cię niszczy. Narkotyki, alkohol, pornografia, przemoc, to wszystko oferuje świat. I to wszystko nie jest w stanie wypełnić twojej pustki, którą masz w sercu. To ty w sercu masz problem. To w twoim sercu jest problem. Twoje serce musi zostać przemienione przez tego Boga, który tam tobie je umieścił. Więc przyjdź dzisiaj ze swoim poranionym sercem, ze swoim nieprzebaczeniem, ze swoim zniewoleniem do Jezusa. I Jezus może cię uwolnić. Jeżeli jesteś tutaj na tym miejscu teraz i masz problem z nieprzebaczeniem, ze zniewoleniem, z czymkolwiek, to możesz podejść tutaj do nas. Możemy cię uwolnić, możemy się z tobą modlić. Bóg może przemienić twoje serce w jednej sekundzie. On może dać ci nowego ducha i nowe serce. To jest twoja decyzja. Jeżeli się wstydzisz, to przełam to i podejdź. Ja byłem człowiekiem, który kompletnie nie wierzył w Boga. Byłem zbuntowany, zatwardziały, nikt nie był w stanie na mnie wpłynąć. Żaden psycholog w szkole podstawowej, żaden psychiatra, nikt nie był w stanie do mnie przemówić. Tylko Jezus Chrystus, tylko ta Ewangelia, tylko ta miłość, która wiedzie do upamiętania, ta dobroć, że Jezus Chrystus dobrowolnie umarł za mnie, że On dobrowolnie poniósł moje grzechy, to mnie przyciągnęło do Niego. To Boża miłość i Boża dobroć sprawia, że ludzie się upamiętują. Kochani, proszę, żebyście potraktowali to poważnie, co tutaj mówimy. Bo to są słowa, które mogą uratować wasze życie. Kto odrzuca tą Ewangelię, niestety, ale idzie do piekła. I taka jest prawda. Jezus powiedział, idźcie i głoście tą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i da się ochrzcić, zbawiony będzie. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. I potępiony to znaczy, że będzie uznany za winnego i skazany wiecznie. Kochani, ale jest ratunek. Jest ratunek w Jezusie Chrystusie. To w Nim jest ratunek. To On wszystko przebaczył. On wymazał ten list, który ten twój list duży, który sprawiał, że jesteś winny. On cię uniewinnił. I tylko tak możesz przyjąć Bożą sprawiedliwość. Każdy człowiek ma tutaj poczucie winy w sobie. Każdy człowiek, który nie narodził się z Bożego Ducha, ma poczucie winy. Zatraciliśmy niewinność, kochani. I tą niewinność możesz jedynie, jest przywrócona w Jezusie Chrystusie. I możesz przyjąć Jego sprawiedliwość. Ja dzisiaj stoję tutaj i jestem sprawiedliwy. Przez krew Jezusa Chrystusa. Jestem usprawiedliwiony krwią Jezusa.
nie moimi uczynkami. Ja zasłużyłem na piekło. I każdy człowiek zasłużył na piekło. Karą za grzech jest śmierć. Śmierć wieczna. Ale darem łaski, łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. On cię usprawiedliwił. On cię ułaskawił. Tylko przyjdź do Niego. Wezwij Jego imię nad swoim życiem. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. Przyjmij Go do swojego życia, do swojego serca i codziennie miej z Nim relacje. Żyj dla Niego. To jest jedyna droga. Może już jesteś starszą osobą, może mówisz, że dla Ciebie już nie ma szansy, dla Ciebie już nie ma ratunku. Albo może mówisz, że jesteś zagorzałym, gorliwym katolikiem, a nie narodziłeś się na nowo. Nieważne w jakiej religii jesteś i ile wiesz o Bogu. Musisz narodzić się na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Nie ma innej drogi. To jest warunek, kochani. I dzisiaj możesz narodzić się na nowo. Jeżeli nie wiesz, co to znaczy narodzić się na nowo, a jesteś ciekawy, przyjdź tutaj, będziemy rozmawiać. Błogosławię Was.